Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Chciałabym Wam podziękować za to, że jesteście ze mną i za tak pozytywny i tak ogromny odbiór poprzedniego materiału. Naprawdę bardzo dużo osób go obejrzało. Bardzo Wam za to dziękuję. Również jestem wdzięczna za wszelkie komentarze wspierające moją rozmówczynię. Jeszcze raz bardzo dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek. Dzisiejszy podcast będzie krótszy, ale bardzo dla mnie ważny. Chciałabym opowiedzieć o zaginionych dzieciach. Niektóre z tych spraw nie były zbytnio nagłaśniane. O kilku na próżno szukać jakichś szczegółowych informacji w internecie, zaś inne były opisywane w mediach dość szeroko i po prostu chciałabym o nich przypomnieć. Wchodząc na stronę zaginieni.pl, przypomnę tylko, że jest to baza osób zaginionych Fundacji Itaka. Możemy tam zobaczyć bardzo dużo wizerunków zaginionych i moją szczególną uwagę zawsze zwracają zdjęcia dzieci, ponieważ samo dziecko, samo to malutkie stworzenie musi być przerażone, gdy jest daleko od swoich bliskich, gdy dzieje mu się krzywda. I tak jak przeglądałam tę bazę, zobaczyłam zdjęcie chłopca, który uśmiecha się i ma bardzo ładne niebieskie oczy. Ten chłopiec to Patryk Kopania, który zaginął 17 sierpnia 2009 roku w Warszawie. Wcześniej nie słyszałam o tym zaginięciu. Szukając informacji na temat tego wydarzenia, nie znalazłam tak naprawdę niczego szczególnego. Chłopiec ostatni raz widziany był 17 sierpnia 2009 roku w Warszawie. W momencie zaginięcia miał 6 lat. Niestety nie została sporządzona progresja wiekowa, zatem ciężko przypuszczać, jak dziś może wyglądać. Jego ostatnim miejscem zameldowania jest Warszawska Wola. Jeżeli chodzi o okoliczności zaginięcia, to nie ma informacji, z kim dziecko przebywało i gdzie. Jest natomiast informacja na temat jego ubioru. Chłopiec miał na sobie kąpielówki koloru granatowego. To jest taki jeden szczegół. Niestety nie wiem, czy oprócz tego chłopiec miał ze sobą jakieś inne rzeczy, jakieś inne ubrania. Patryk ważył do 49 kg, miał do 150 cm wzrostu. Był taki dość szczupły, wysmukły, miał włosy proste, koloru czarnego, krótkie. Widoczne ubytki uzębienia, uszy normalne, nos średni i twarz owalna. Jeżeli chłopiec żyje, to ma dziś 22 lata. O kolejnym dziecku jest nieco więcej informacji, jednak uważam, że wciąż mówi się o tym zbyt mało. Czesław Tomaszkiewicz, którego każdy nazywał Darkiem, urodził się 18 lipca 1989 roku w Choszcznie, wtedy jeszcze w województwie gorzowskim, dzisiaj jest to województwo zachodniopomorskie. Jego rodzice mieli dzieci z poprzednich związków, a chłopiec był ich jedynym wspólnym potomkiem. Rodzina mieszkała na pierwszym piętrze w kamienicy przy ulicy Mickiewicza w Choszcznie. Lokum było na tyle skromne, że tapczan, na którym spał siedmiolatek, musiał znajdować się w kuchni. Żyli dość biednie, w domu także najprawdopodobniej był problem alkoholowy. Jednak mama chłopca dbała o to, aby w domu było czysto, łapała się też różnych dorywczych prac, aby móc utrzymać rodzinę. Chłopiec większość czasu spędzał poza domem, odwiedzając babcię lub bawiąc się z rówieśnikami. Często chodził na plażę miejską z innymi dziećmi i ich rodzicami, sam nie będąc wtedy pod opieką nikogo ze swojej rodziny. W wolnym czasie szukał w parkach i przy śmietnikach butelek po piwie. Później zanosił je do sklepów na skup, a za zarobione w ten sposób pieniądze mógł sobie coś kupić, jakieś lody lub słodycze. Co ważne, chłopiec nie kupował tylko dla siebie, ale też dla swoich kolegów i koleżanek. Mimo że sam nie miał wiele, to zawsze potrafił się tym, co miał, podzielić. Większość sąsiadów nazywał ciociami i wujkami, był bardzo ufnym dzieckiem. Mimo że nie miał łatwo, sprawiał wrażenie dziecka radosnego i pogodnego. Był niezwykle gadatliwy, szybko spoufalał się z innymi i chętnie opowiadał o sobie. Nie mógł też doczekać się momentu, gdy pójdzie do pierwszej klasy.
9 sierpnia 1996 roku chłopczyk spotkał się z młodszym kolegą, 5-letnim Tomkiem. Chłopcy chcieli iść na plażę, jednak droga prowadziła przez niewielki, ale bardzo gęsty zagajnik. Tomek bał się tam wejść, natomiast Czesław powiedział, że jest na tyle odważny, by samemu przejść ten odcinek. Po kilku minutach miał wrócić. Gdy po dłuższym czasie Tomek nadal był sam, zaczął nawoływać kolegę. Bał się jednak wejść do lasu, więc wrócił sam do domu. Wiadomo, że Czesław wyszedł z lasu na plażę. Nad jeziorem zauważył swoją ciocię, która przyszła tam ze swoimi dziećmi. Kobieta zaniepokoiła się tym, że chłopiec jest sam, jednak on powiedział jej, że przyszedł z wujkiem, no i wskazał na ten lasek, tak jakby ów wujek miał tam na niego czekać. Dziecko miało na sobie tylko majtki, ponieważ tego dnia było bardzo gorąco. Ciocia myślała, że jest z kimś z rodziny, kto czeka na niego w tym parku. Nie dopytywała, o jakiego wujka chodzi. Zupełnie nie przeczuwała, że może wydarzyć się coś złego. W tym czasie zajmowała się swoimi pociechami i pomyślała, że pewnie ktoś przyjechał w odwiedziny do rodziców Czesława, więc też z tą osobą chłopiec miał przebywać. Chwilę po tej rozmowie 7-latek zniknął z pola widzenia cioci. Następnie poszedł do domu. Wbiegł do mieszkania i poprosił o kanapkę. Po kilku gryzach uznał, że zabierze ją ze sobą. Zanim wyszedł, poprosił o jutowy worek, który miał być mu potrzebny do zabawy z innymi dziećmi. Potem wybiegł z domu i już więcej się w nim nie pojawił. Wieczorem zaniepokojona matka i ojciec zaczęli szukać Czesia. Chodzili po sąsiadach i znajomych, sprawdzili też place zabaw i plaże, ale chłopca nigdzie nie było. Zdecydowali się więc zadzwonić na policję. Służby przez cały weekend prowadziły poszukiwania. Sprawdzili też wody jeziora, ale nie znaleźli tam żadnego śladu chłopca. W mieszkaniu natrafiono na stare ślady krwi, ale należały one do ojca, który skaleczył się kilka dni wcześniej. Podczas rozpytania okazało się, że są osoby, które miały widzieć 7-latka w pobliskim sklepie. Miał on stać w kolejce z mężczyzną, który trzymał go za rękę. Nie wiadomo jednak, czy było to przed, czy po tym, jak chłopiec wszedł na chwilę do domu. Rodzina nigdy nie ustaliła tożsamości tej osoby. Wieść o zaginięciu chłopca dotarła do kilku lokalnych mediów. Mieszkańcy Choszczna zaczęli bać się o swoje dzieci i zabraniali im samym wychodzić z domu. Źródła podają, że rozwieszane przez rodzinę plakaty z wizerunkiem dziecka często były zrywane. Jego zdjęcie pojawiło się w programie Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, który niestety nie był jeszcze tak bardzo popularny. Wśród sąsiadów zaczęły pojawiać się plotki, że to ojciec zabił syna, że razem z sąsiadem sprzedał go innej rodzinie, czy też mówiono o mieszkającej w kamienicy parze z Niemiec, która przestała się pojawiać w miejscowości po zaginięciu chłopca. Żaden z sąsiadów nie zgłosił swoich teorii na policję. Ojciec i matka Czesława zmarli, nie doczekali się powrotu syna i nigdy nie poznali prawdy o tym, co się z nim wydarzyło. W 2021 roku sprawa chłopca została nagłośniona, co doprowadziło do tego, że na stronie Itaki i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pojawił się rysopis i zdjęcie Czesława Tomaszkiewicza. Również pojawiły się informacje, że dorosły już mężczyzna żyje i celowo nie nawiązuje kontaktu z bliskimi. Nie udało się tego jednak potwierdzić. Natrafiono także na człowieka łudząco przypominającego ojca chłopca. Mężczyzna ten nie był zaginionym dzieckiem, chociaż faktycznie mieszka zaledwie kilka kilometrów od Choszczna. Ciocia, która była wtedy na plaży, w dalszym ciągu poszukuje już dorosłego, 35-letniego mężczyzny. Kolejną smutną sprawą jest zaginięcie bliźniaków. 27 marca 1989 roku, około godziny 15:30, na osiedlu Bór w Sosnowcu, Agnieszka i Przemek Bugno bawili się na podwórku. Matka obserwowała swoje 4-letnie bliźniaki. Wszyscy czekali na przyjazd dziadków.
Mama dzieci udała się na chwilę do kuchni, by zrobić dla nich herbatę. Gdy wróciła, dzieci już nie było. Rodzina, sąsiedzi, przyjaciele, milicja, wszyscy zmobilizowali siły w poszukiwaniu małego Przemka i jego siostrzyczki Agnieszki. Po tygodniu dotarła do nich tragiczna wiadomość. Ze zbiornika wodnego w Dziećkowicach, położonego 20 km dalej, wyłowiono ciało Przemka. Po dziewczynce wciąż nie było śladu. Agnieszka, jeżeli żyje, ma 40 lat. W dzień zaginięcia dzieci miały na sobie niebieskie kozaczki, tyle że chłopiec z gwiazdką, a dziewczynka z kółkiem. Agnieszka miała też niebieskie rajstopki. Kobieta mówiła, że zostawiła dzieci na około 3 minuty, a gdy wróciła, to już ich nie było. Pojawiały się informacje, że przed blokiem widziano podejrzanych mężczyzn w czerwonym dużym Fiacie. Do dzisiaj nie ma żadnych informacji, żadnych tropów. Nie wyjaśniono okoliczności śmierci Przemka oraz tego, gdzie może znajdować się Agnieszka. Znakiem szczególnym Agnieszki jest blizna po ranie szytej na prawej ręce, poniżej małego palca. Kuba Jaworski, 4-latek z katowickich Szopienic, przepadł bez wieści 25 lat temu. Był 8 stycznia 1999 roku. Kubuś bawił się na podwórku z innymi dziećmi, pod czujnym okiem swojej mamy, która co chwilę spoglądała na niego z okna. Około godziny 16 mama chłopca zorientowała się, że jej 4-letniego synka nie ma wśród dzieci. Rodzina i sąsiedzi rozpoczęli poszukiwania. Gdy te nie dały rezultatu, niezwłocznie powiadomiono policję. Po niedługim czasie została przeszukana pobliska rzeka Rawa, jednak nie znaleziono w niej ciała Kuby. Policjanci dość szybko znaleźli też świadków, którzy tego dnia widzieli kręcący się po okolicy elegancki samochód na niemieckich rejestracjach. Ojciec chłopczyka w dniu zaginięcia przebywał w zakładzie karnym. Odbywał karę pozbawienia wolności za kradzieże i rozboje. Niestety dziś już nie żyje. Matka zaginionego wciąż nie może pogodzić się z utratą dziecka. Mimo akcji poszukiwawczej nie odnaleziono chłopca. Początkowo zakładano, że utonął. Później pojawiły się tropy, które mogły wskazywać na to, że dziecko zostało uprowadzone. Podam też rysopis chłopca. Miał poniżej 150 cm wzrostu, jasne oczy, był szczupły, miał długie, jasne włosy, bliznę na nosie. Ubrany był w czterokolorową czapkę, zielono-siwą dwustronną kurtkę, różowy sweterek, spodnie narciarskie, biały podkoszulek w błękitne paski, wielokolorowe majtki z przewagą fioletu, brązowe kalesony, trzykolorowe skarpety i różowe kozaczki. To wszystko, co dla Was przygotowałam. Wiem, że ten odcinek jest krótszy. Zauważyłam, że wolicie dłuższe materiały. Jednak tutaj nie chciałam robić dłuższego materiału, ponieważ chciałam się skupić na tych wszystkich informacjach odnośnie dzieci. Wiem, że im więcej informacji o tych zaginięciach podałabym w jednym filmie, tym mniej byście zapamiętali. Każda z tych historii to ogromny dramat dziecka, które nie wróciło do domu. Jest to też dramat rodziny. Nie wiemy tak naprawdę, co się stało, czy te niewinne istoty w chwili zaginięcia cierpiały, czy zostały uprowadzone do nielegalnej adopcji i gdzieś żyją nieświadome swojego pochodzenia. Może padły ofiarami pedofilii albo innych zbrodniarzy. A może wydarzył się wypadek, w którym straciły życie? Ja nie wierzę, że nikt nie zna odpowiedzi na te wszystkie pytania. Na pewno jest ktoś, kto coś wie. Jeżeli ktoś zna prawdę o tym, co wydarzyło się któremuś z zaginionych, niech nie milczy. Wam życzę dużo zdrowia, bo zbliża się jesień. Uważajcie na siebie i swoich bliskich. Nie bądźcie obojętni, jeżeli widzicie, że komuś dzieje się krzywda. Do następnego. Cześć.